Wielu spośród nas od minionej soboty wypoczywa. Zaledwie trzydniowy urlop wystarcza, by cieszyć się aż dziewięciodniową przerwą w pracy. Na drogach, jak to zwykle bywa, spotkamy w tym okresie liczne patrole policyjne. Tradycyjnie już funkcjonariusze będą obserwować prędkość samochodów i kontrolować trzeźwość kierowców. Jak nas poinformowała Eliza Sawko, oficer prasowy Suwalskiej Policji, szczególną uwagę drogówka zwróci na to, czy korzystamy z pasów bezpieczeństwa, oraz czy nasze pociechy przewozimy w sposób gwarantujący im bezpieczną podróż. Pamiętajmy zatem o fotelikach dla dzieci, zapinaniu pasów, nogę zdejmijmy z gazu i nie siadajmy za kółko po spożyciu alkoholu.